Czy nie uważa państwo, że antysemityzm został w pewnym sensie do Polski importowany? Z Chin. Chociażby z Rosji, prawda, pod koniec XIX wieku, kiedy Rosja chciała zostawić wobec Polski zasadę divide et impera, czy później podsycane z czasów komunizmu w 68. Polska powstała w 1918 roku. Polskie generacje były wychowywane według programów i polityki Sankt Petersburga, czyli Rosji Carskiej, Niemiec i Austrii. Szereg generacji. Także naród polski istniał, ale państwo polskie nie istniało. Ja chciałem przypomnieć, bo może nawet młoda generacja tego nie wie, że słowo pogrom to jest słowo rosyjskie, a nie polskie. Nie istniało w Polsce do XIX wieku słowo pogrom. To jest słowo rosyjskie. I te zjawiska rodziły się na Ukrainie dokładnie oraz w Rosji, a nie w Polsce. Ale oczywiście ta symbioza i stopień ciemnoty ogółu społeczeństwa. Pamiętajmy, że wieś w ogóle nie wychodziła poza szkołę podstawową. Polacy, za morze rosyjskim, w ogóle nie wychodziła poza szkołę podstawową. Że kształcenie było w wieku XIX w języku rosyjskim, że gimnazja były w języku rosyjskim, że w ogóle polska myśl własna sprowadzała się do wielkiej literatury, która akurat jest w porządku. Wielka literatura Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus, Mickiewicz, Norwid, Słowacki, Krasiński. Tak, ale to jest wielka literatura, a ta codzienność była kształtowana, właśnie importowana w jakimś stopniu. No i była tutaj niewątpliwie wina, nie wina, ale przyczyna ówczesnej kondycji Kościoła katolickiego, która była bardzo odległa od tej, która nastąpiła w wieku XX, w drugiej połowie wieku XX. W końcu Jan Paweł II, nie kto inny, człowiek z Wadowic, w roku 2000 modlił się publicznie do Boga o odpuszczenie win Kościoła katolickiego za błędy popełnione w przeszłości. On to miał odwagę powiedzieć jako polski intelektualista i jako wierzący katolik, że były błędy popełniane ciężkie przez instytucje, a ta instytucja miała spory wpływ na bardzo wielu zwyczajnych ludzi, którzy się nie kształcili, no ale którzy w Boga wierzyli. No i ich pojęcia o tym, że prawda, Żydzi naszego Pana Jezusa ukrzyżowali, to znaczy naszego, czyli oczywiście polskiego, prawda? A Matka Boska, Miriam z Nazaretu, no jakże Żydówka, no niemożliwe. No, to były to pomieszanie z poglądaniem religijności, szczerej religijności ludzi z no, tym, co oni wiedzieli, jak oni pojmowali świat. Prawda? No, to niestety tak było, to trudno sobie nawet dzisiaj wyobrazić, ale to tak było. Ja wiem, że ludzie ograniczali swoją wiedzę niekiedy do tego, bardzo wiele milionów Polaków, 33% było analfabetów przed rokiem 1939 w Polsce, w ogóle nie czytali i nie pisali. A ile było takich, którzy tylko czytali dużymi literami na afiszach albo na książce do nabożeństwa? Dalsze procenty to było bardzo skutek zaborów, skutek tego okresu, skutek tych 123 lat nieistnienia normalnej państwowości polskiej. Polska była w tragicznej sytuacji, bo w okresie rozwoju nowożytnych państw nie istniała w XIX wieku.